Cześć, witajcie, jestem Wojtek i mam dla Was dwie wiadomości. Pierwsza, ważna, 8 tysięcy subów strzeliło. Mam nadzieję, że Cię cieszycie, ja się bardzo cieszę. Jest nas coraz więcej, coraz więcej osób słucha, coraz więcej ogląda. I druga ważna rzecz, również z tym jest trochę związana, mianowicie, mianowicie, jak wiecie, na Patronie można wspierać te moje działania, te artykuły, które, które są dla Was tworzone i które Wam przekazuję. I mianowicie Patronite jest w trakcie tworzenia aplikacji, podobnej do, jak wiecie, też są różne aplikacje do słuchania muzyki, na przykład Tidal czy, czy Spotify, i to będzie taka aplikacja dla patronów. Patroni, którzy patronują, będą tam mogli wejść, będą mogli słuchać innych różnych um, to, kogo, komu patronują kanałów i jeśli będziecie patronowali e, moim działaniom, będziecie mieli dostęp do wszystkich plików, a e, tak jak na przykład właśnie na Spotify'u będzie można sobie wybierać i cudować i tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Prawdopodobnie będzie też można to zrobić offline, czyli zgrać sobie gdzieś tam na przestrzeń dyskową. Na razie program jest w trakcie, e, aplikacja jest w trakcie tworzenia. Niedługo właśnie będzie udostępniona w wersji alfa dla dla nas jako twórców będziemy mogli tam zajrzeć, jeśli się wpiszemy na listę, że chcemy potestować, posprawdzać, jak to wszystko wygląda. Tak, więc mam nadzieję odezwać się do was, opowiedzieć, że faktycznie tam coś jest i będzie. To będzie osobno, tam osobno będę wrzucał wszystkie jakby pliki, więc wszystkie od początku trzeba będzie tam zaaplikować, a no i będziecie mogli słuchać ci którzy ci którzy patronują, cała reszta będzie mogła. Posłuchać na, na YouTube. Wracamy wracamy do Warhammera. Jesteśmy e, podczas bitwy o Terrę. Bitwa o Terrę. Lorgar, i niosący słowo, Lorgar osobiście dowodził reszcie swoich sił u boku mistrza wojny Horusa w oblężeniu Imperialnego Pałacu przez siły chaosu w czasie oblężenia Terry, gdzie pomógł dokonać inwazji na królestwo władcy, któremu niegdyś służył, z typowym dla fanatyka oddaniem. Koniec końców Horus. Jak wiecie, został pokonany przez samego imperatora na pokładzie flagowca mistrza wojny, przez to pozostałe na planecie legiony chaosu zostały zmuszone do ucieczki, do Oka Grozy. Siły lojalistów przegrupowały się na przestrzeni kilku następnych dekad, nie słowo, uciekli do Oka Grozy u boku swoich zdradzieckich braci, gdzie osiedli na stałe, powracając do imperium, a tylko w celu rabowania, plądrowania i niszczenia. Ze swojego demonicznego świata, Sicarius. Lorgar, nagrodzony przez mrocznych bogów wywyższeniem go do postaci e, demonicznego księcia za jego oddanie, teraz zajmuje się swoim legionem i szerzy wielkie zepsucie za pomocą kultów chaosu i zgromadzeń wiedźm, które aktywnie wspiera na terenie całego imperium. Niepodobnie wielu innym zdradzieckim legionom niosący słowo pozostali zjednoczoną siłą militarną, czyli nie podzielili się na różne bandy. Mm... I walczące ze sobą o władzę, głównym ciałem rządzącym, niosącymi słowo, z czasem stała się Mroczna Rada, która obejmowała władzę w czasie, gdy Lorgar udawał się na jedną ze swoich medytacji nad tajemnicami chaosu. Z dwóch głównych bas legionu, Sikariusa i świata fabrycznego Galmek, niosący słowo, wyruszają na rozumiane wyłącznie przez legionistów wojny wiary przeciwko Imperium. Na każdym świecie, który atakują, zasiewają pierwsze ziarna herezji, które pewnego dnia zaowocują wiecznie rozszerzającą się siecią kultów chaosu. Niekiedy jednak ich starania doprowadzają ich do rywalizacji z równie podstępnymi wysiłkami Legionu Alfa. Choć Marines Legionu Alfa i niosących słowo nie jeden raz walczyli u swego boku w czarnych krucjatach Abadona Profanatora, to między ich legionami częściej istniała wyraźna granica i rywalizacja. Mimo to te konflikty były jedynie rozproszeniem odprowadzenia nieustannej wojny z imperium ludzkości, która ma się nie skończyć do chwili, w której ikona fałszywego imperatora nie zostanie rozbita u ich stóp, a truchło imperatora nie zostanie odłączone od mechanizmów złotego tronu, by zwietrzało i ostatecznie rozłożyło się, tylko w ten sposób ludzkość będzie wolna i tylko dzięki temu będzie mogła dostrzec prawdę chaosu. Niosący słowo, e, mogą poszycić się historią obfitującą w zniszczenie, siane na przestrzeni tysięcy lat, tylko ci, którzy prawdziwie zgłębili tajemną wiedzę, potrafią zrozumieć wzory ich następnych posunięć. Ich ataki nie są zwykłymi najazdami, a ofiarnymi aktami wielkiego rytuału, opracowanego tak, by otworzył rzeczywistość na osnowę i wypełnił ją mocą Bogów chaosu. Każda zdrada. Każdy akt bluźnierczego oddania przybliża dzień ich ostatecznego zwycięstwa w tej okrutnej krucjacie. I tak mamy słynne kampanię. Upadek Oriok, data jest nieznana, to jest 30 milenium. Oriok był państwem miastem na starej Ziemi. Choć było pogrzebane pod wydrążoną górą starożytnej terry z powitej lodem południa, przetrwało Starą noc, okrutne sztormy Zamętu i tysiące standardowych lat. <laughs> Lud zamieszkujący Oriok Wierzył, że spośród zatrutego ludu starożytnej terry to właśnie oni zostali wybrani, że tylko im będzie dane przetrwać czasy anarchii, która zaprzepaściła tak wiele ludzkich istnień, ich pewność brała się z wiary w ochronę przed duchami życia i śmierci w ich starożytny panteon bogów. W czasie wojen unifikacyjnych, gdy oko imperatora zwróciło się w końcu na górskie miasto, mistrz ludzkości zdawał się wiedzieć, że miękkie słowa i zabiegi dyplomatyczne nie zdadzą się na wiele. 17. Legion kosmicznych marines, imperialni heraldowie, przybyli do miasta i dali jego mieszkańcom wybór: mieli uklęknąć i zaakceptować imperialną prawdę, bądź zginąć. Królowie kapłani z Oriok nie zdążyli nawet wysłuchać całej treści wiadomości, zanim odrzucili ofertę imperatora. Mieszkańcy Oriok otworzyli ogień do jadących w ich stronę posłańców, a kiedy ich transportowce rozbiły się na lodowej równinie, reszta sił 17. Legionu rozpoczęła swój atak. Makrobombowce nagle wypełniły ogarnięte spadającym śniegiem niebo, a sama góra stała się ofiarą deszczu wybuchających ładunków sejsmicznych. Po bokach góry czołgi oblężnicze prowadziły ciągły ogień, celując w górskie szczeliny i powiększając je, tuż na granicy szalejącego wiatru zaczęli pojawiać się pierwsi opancerzeni na szarowojownicy, idący naprzód w obliczu nieustających dźwięków prowadzenia ostrzału i syczenia ognia. Po trzech solarnych godzinach bitwy pozostała przy życiu populacja miasta, zachowywała się niczym stłoczone w centralnej jaskini swojego miasta bydło. Kiedy każdy inny tunel i dzielnica jaskiniowa zostały oczyszczone w ogniu, XVII legion zatrzymał się i zabezpieczył wszystkie wejścia i wyjścia centralnej jaskini. Gdy w miejscu ich przebywania zapadła głucha cisza, mieszkańcy zaczęli zastanawiać się nad swoim dalszym losem. Odpowiedź dotarła do nich w deszczu skruszonego kamienia i czerwonego ognia, gdy wojownicy kręgu Ashen. Spadli na ostatnich bałwochwalców, niczym kometa z rozdartego nieba. Wszystko spłonęło i nikt nie został oszczędzony, a kiedy się już to dokonało, XVII legion przeciążył elektrownie geotermalne znajdujące się pod górą, powodując wlanie się do jaskiń lawy, która ostatecznie pogrzebała pod sobą kamienne bałwany i zmazała wszelki ślad po istnieniu górskiego miasta. Tak upadł Oriok, a wiadomość o jego śmierci została zaniesiona na całą starożytną terrę i poza nią. Wiara w fałszywych bogów mogła sprowadzić tylko zniszczenie i proch. Zjednoczenie 4710 Khur, około 903 roku 30 milenium, świat 4710, nazywany także 4710, nazywany także Khur, został sprowadzony pod imperialną integrację przez Legion Niesących Słowo na około terrańskie stulecie przed wydarzeniami na Isztwanie III. Piękna stolica Khur, znana jako Monarchia nazywana również Idealnym Miastem przez sam Legion Niosących Słowo, została zbudowana przez mieszkańców Kur pod kierownictwem i za namową Niosących Słowo, którzy w ten sposób chcieli zademonstrować swoją wiarę i oddanie Bogu Imperatorowi. Zbawienie Melkei około 957 roku 30 milenium Świat Melkei był planetą położoną na krawędzi galaktyki, na której przetrwało wiele technologicznych cudów z czasów Złotej Epoki, Technologii, Doki Gwiezdne otaczały zarówno orbitę samej planety, jak i jej księżyce, a elektryczne światła ocieplały jej stalowo-kamienne miasta na równinach, w górach i na wybrzeżach. W powietrzu planety nieustannie poruszały się maszyny latające mieszkańców tego świata, podczas gdy technologia inżynierii genetycznej i biooczyszczania oferowała im zdrowe życie przez wiele terrańskich stuleci. Na powierzchni Melkei istniał klejnot który w nocy świecił czystym światłem, jednak mimo to ciemność dotarła do serca tego idealnego królestwa. Kontrolę nad planetą sprawowała wówczas pasożytnicza rasa obcych. Zapiski na ten temat opisują te istoty jako chmury porozbijanych czarnych kryształów. Jako istoty niezdolne do przetrwania bez biologicznego gospodarza, te bezimienne potwory rządziły Melkei poprzez społeczną klasę, znaną swojej populacji jako wywyższeni. Nosili oni twarze ludzkich kobiet i mężczyzn. I rządzili swoimi domenami, mając w głowie tylko jeden cel: utrzymanie pełnej spiżarni przyszłych gospodarzy. Świat Melkei był tak bardzo zakorzeniony w swoim oddaniu na rzecz ich pasożytniczych mistrzów, że gdy Wielka Krucjata odnalazła ich dom, populacja planety powstała przeciwko najeźdźcom, którzy przybyli ich wyzwolić. Wstępnie flota ekspedycyjna imperium spotkała się z ciężkim oporem, armada imperium musiała się wycofać, jednak nie bez małej grupy jeńców pochwyconych w czasie pierwszych zmagań. Dzięki obecności jeńców na pokładach okrętów floty, natura niewolnictwa mieszkańców planety wkrótce stała się jasna. Wiedząc, że jego flota nie będzie w stanie zdobyć planety, wielki marszałek floty ekspedycyjnej wysłał, e, wysłał astropatyczną wiadomość z prośbą o pomoc do sił Imperium. Gdy obiecana pomoc w końcu przybyła, okazała się, że była ona czymś o wiele więcej niż to, na co marszałek w ogóle śmiał kiedykolwiek liczyć. Na planetę przybył Lorgar we własnej osobie, Mając u boku osiem pełnych zakonów swojego XVII Legionu, przeprowadziwszy rozmowę z jeńcami osobiście, Lord Aurelian miał ponoć wydać swoim ludziom jeden rozkaz: zapalić pierwsze ognie. Był może z uwagi, e, być może z uwagi na fakt, że pewnego dnia ich e, ludzkie bydło mogłoby się przeciwko nim zbuntować, wywyższeni mieszkali na co dzień w łańcuchu dziewięciu orbitalnych miast, wysoko nad powierzchnią planety. Podchodząc do swojego celu na wyłączonych silnikach, barka Castigator przemknęła pobliże Melkei z krańca układu, kiedy tylko znalazła się daleko za sferą obronną planety, otworzyła ogień z łusek Nowa i gromady dział Melta oraz zakończonych plazmowymi ładunkami torped. W tym samym czasie, odkrywając swoją obecność tuż po wystrzale, barka stała się głównym celem dla goniących za nią okrętów wojennych Melkei. W tym samym czasie flota Lorgara spotkała się z nimi, rozpoczynając bitwę, która trwała godzinę. Koniec końców flota wojenna Melkei została rozbita i całkowicie zniszczona. Niosący słowo ominęli miasta orbitalne i wylądowali e, swoimi opancerzonymi transporterami za Startes na powierzchni planety. Pięć tysięcy niosących słowo i 100 tysięcy żołnierzy Armii Imperialnej spadło na planetę w jednym zsynchronizowanym desancie. Nawet w obliczu tak wielkiej potęgi mieszkańcy planety dalej się opierali. Kilka milionów z nich zmarło w pierwszej godzinie walki, później, gdy obrońcy zaczęli sięgać do rezerw swojej silnej woli, Lorgar zaatakował pozostałe nienaruszone miasta wywyższonych. Kompanie abordażowe w działkach pokładowych Astarte's przebiły się przez wrogie wieżyczki i pojazdy pancerne i kontynuowały swój postęp przez miasta. W czasie całej rzezi wywyższeni wzywali swoje siły do odpierania wroga za wszelką cenę. Ich głosy docierały do każdej części planety w falach radiowych. Lorgar nie uczynił nic, by powstrzymać te głosy, ale jego kompanie szturmowe dotarły do reaktorów plazmy miast orbitalnych planety. Następnie jeden po drugim głosy wywyższonych cichły, jak gdyby ucięte nożem. Reakcja łańcuchowa potężnych eksplozji była słyszalna na całym oblężonym świecie. W jednej chwili mieszkańcy Melkei wiedzieli, że ich władcy przestali istnieć oraz że teraz stali przed o wiele większą i bardziej przerażającą potęgą, niż kiedykolwiek byliby to sobie w stanie wyobrazić w swoich najbardziej dzikich koszmarach. Większość mieszkańców planety poddała się w chwili zniszczenia miast na orbicie, natomiast cała reszta zaledwie kilka dni później. W zaledwie dekadę później Melkei był już światem wiernym Bogu Imperatorowi. Półstulecia później pół miliona synów i córek tego świata miało przybyć do Ultramaru w siódmym roku 31 milenium z imionami obcych bogów na ustach, gdzie wspomogli niosących słowo w ataku na Kalf i inne światy Królestwa XIII Legionu. I jeszcze dzisiaj ostatnia, ostatnia e, jakaś słynna kampania, spalenie monarchii, 964 rok 30 milenium, w czasach Wielkiej Krucjaty, świat 4710, znany także jako kur został sprowadzony pod imperialną integrację na około terrańskie stulecie przed wydarzeniami na Isztwanie. Niemal sześć dekad później, na około 45 lat przed wybuchem herezji Horusa, XIII Legion Ultramarins doszczętnie zniszczył monarchię z rozkazu imperatora, co miało być przykładem zarówno dla Ror Lorgara, jak i całego jego legionu, Głoszącym, że naruszenie imperialnej prawdy poprzez zachęcanie do popełniania starych błędów ludzkości, takich jak budowanie i praktykowanie religii i propagowanie e, bałwochwalczych dokt, doktryn, nie będzie tolerowane. To wydarzenie wstrząsnęło Lorgarem i jego kosmicznymi marins i doprowadziło ich do rozpoczęcia poszukiwań bogów, którzy byli bardziej godni ich oddania, czyli rujnujących mocy chaosu. A jakie były kolejne, następne słynne, słynne kampanie? a Lorgara i niosących słowo usłyszycie w następnym odcinku, kiedyś tam. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.